Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak już doskonale się orientujecie z tytułu, będzie to makijaż karnawałowy wykonany kosmetykami Focalure. Jakiś czas temu, w sumie dość dawno, bo to jeszcze był grudzień, napisała do mnie pani z tej firmy taką propozycją, żebym ja sobie wybrała kilka rzeczy z tej ich strony, no i oczywiście oni mi to przyślą. Mogłam sobie wybrać jedną paletę, dwie rzeczy do makijażu ust, róż i rozświetlacz. No i mam tutaj właśnie taki zestaw. I tak sobie pomyślałam, że ponieważ te kosmetyki są takie dość intensywne, błyszczące, a jest akurat taki karnawałowy czas, to fajnie będzie nimi wykonać makijaż właśnie na karnawał. Kolejna sprawa to wczytujcie się w opis, dlatego że tam pojawi się jakiś link albo kod, który będzie służył Wam. To znaczy, jeśli jakaś rzecz Wam się spodoba i będziecie sobie ją chcieli kupić na stronie Focalure, to będziecie mieć jakąś zniżkę. I jeszcze jedna rzecz. Chciałabym Wam w tej pierwszej części filmu jeszcze zrobić swatche, ponieważ w drugiej już będziecie mieli tylko makijaż. Może jeszcze takie szybkie ogólnooględziny. Zacznijmy od tych pomadek. O, tutaj mam takie dwie. Tak jak mówię, dwie pomadki w płynie. Swatche będziecie mieli w dalszej części filmu. Mam również róż i rozświetlacz, no ale zdecydowanie gwiazdą całego tego zestawu jest paletka. Paletka nazywa się Sweet as Honey i jest prześliczna. Już ją wyjmuję tu z opakowania. Zobaczcie, ona w ogóle jest bardzo porządnie opakowana. Mamy tę wierzchnią tekturkę i tu w środku jest jeszcze taka czarna, zdecydowanie bardziej sztywna. A sama paleta prezentuje się tak. Zobaczcie, jest bardzo elegancko zrobiona. To jest taka sztywna tekturka, taka bardzo porządna. Z kolei brzegi, o, tak jak widać, są takie połyskliwe. I to jest taki kolor rose gold, tak bym go określiła. No a wnętrze też niczego sobie. Nawieczku, o, tak jak widzicie, mamy lusterko. Ja je tutaj zakryję. O, mamy plastikową ochronkę. A cienie prezentują się tak. Są przepiękne i mają super konsystencję. Dotyczy to i matów, i cieni błyszczących. Zresztą będziecie też widzieli w trakcie wykonywania makijażu, jak się nimi pracuje. W ogóle zero problemu. Można i palcem nakładać, i pędzelkiem. Bardzo ładnie się do siebie przyklejają. Wszystko to zobaczycie. No ale zrobię może drobne zbliżenie. No i popatrzcie. To jest coś takiego. Mamy trochę matów, takich podstawowych, bazowych. Mamy bardzo intensywne, błyszczące cienie, którymi ja się dzisiaj troszkę pobawiłam. Kolory ciepłe, zimne, jest czerń piękna, matowa, głęboka, jest jasny, matowy, cielisty kolor, czyli po prostu paleta pełna. Można nią wykonać makijaż od A do Z. No ale lecimy ze swatchami. Może zacznę od tego najjaśniejszego. Na pewno na skórze nie będzie go widać, no bo taka jego rola. On jest po prostu cieniem bazowym, ale zobaczcie te pozostałe. Pierwsza trójka. O, chociaż tutaj nawet go widać na palcu. No ale. No, roztarty jest właśnie taki blady, cielisty. Tutaj mamy czerwień. Zobaczcie w ogóle pigmentację tych cieni. Aha, i muszę Wam powiedzieć, że nawet maty nie są takie, wiecie, suche, tylko są takie atłasowe w dotyku. Następna trójka. Wygląda tak. Tutaj mamy również cień błyszczący, taki bardzo ładny miedziany brąz, tak bym go określiła. No i tutaj te dwa maty, takie jaśniejsze. Taki jasny orzechowy kolor, bardzo fajny do rozcierania. I taki bardziej, powiedziałabym, piaskowy. O. Lecimy dalej, czyli kolejna trójka. Tutaj mamy cień, który nazywa się khaki, ale on jest raczej taki szampański. Tutaj jest przepiękny fiolet, a w ogóle, tak jak widzicie, ja tutaj palec tak mocno wcisnęłam. Te cienie, szczególnie te błyszczące, są takie mięciutkie. Zobaczcie. No i w ogóle wszystkie się przepięknie rozcierają. Tutaj zobaczcie, ten fiolet nie wyszedł zbyt intensywnie, no bo nakładam te swatche na suchą skórę, natomiast na powiece to jest to, nałożone na bazę. Także on w ogóle nałożony, wiecie, na coś już nabiera mocy. Chociaż tutaj też bardzo ładnie wygląda. Kolejna trójka to jest taki bardzo ładny czekoladowy matowy brąz. Tu mamy przepiękną zieleń i taki cień typu rose gold.
Tak prezentuje się kolejna trójka. Zobaczcie tę zieleń. Aż mnie korci, żeby po prostu zmyć teraz ten makijaż i spróbować znowu z tą zielenią, ale nie. I tak, tutaj mamy czekoladowy brąz. Ten zielony, przecudny. Tak jak mówię, słuchajcie, tutaj bardziej na słoczu tak się te drobinki wybijają. Natomiast w momencie, jak się te cienie nakłada na bazę, na coś, to wtedy one nabierają dodatkowo takiego metalicznego połysku. No zobaczcie, na przykład to, co ja mam tutaj na oku. Aha, no i jeszcze ten trzeci kolor, czyli ten taki Rose Gold. On się chyba nazywa Misty Rose, tak. Zobaczcie. Ten tutaj w sumie wyszedł pięknie, ale ten jest perłowy, natomiast ten ma zupełnie inne wykończenie. On właśnie nałożony na bazę staje się taki bardziej metaliczny, a tutaj jest to taki raczej w stronę cieni drobinkowych, ale również wygląda bardzo ładnie, podobnie jak ten fiolet tutaj. Może ja go jeszcze troszkę dołożę. O, zobaczcie, tutaj jest teraz wyraźniejszy. Wiecie co, zrobimy takie doświadczenie. Tutaj na dłoń nałożę sobie troszeczkę bazy. Ona mi podeschnie delikatnie. I nałożę Wam jeszcze może któreś z tych takich właśnie połyskujących metalicznych kolorów. Tak, zobaczycie, jak one będą wyglądały na bazie. Tutaj mam bazę, ten żółty placek. Niech ona sobie troszeczkę podeschnie, a my tymczasem zrobimy swatche tego i tego. Na razie oczywiście tak na sucho. No i tego ładnego brązu. To jest właściwie taka kawka z mlekiem. Tu mamy takie kolory. No słuchajcie, te takie metaliczne, połyskliwe kolory są przecudne. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale tutaj to jest taki bardzo ciemnośliwkowy grafit z mnóstwem takich opalizujących na fioletowo, na liliowo i na różowo drobinek. Przepiękny. No i tu mamy tą niby kawkę z mlekiem, chociaż on tutaj wygląda bardziej na taki morelowy róż. No i ostatnia trójka, czyli ta śliczna czerń. Tu jest przepiękny turkus, mam go dzisiaj zresztą też na powiekach dolnych. I tu jest taki ładny kawowy kolor. To już jest kawa z mlekiem. Zobaczcie. Czerń. Bardzo słuszna czerń. Tu jest turkus. No i ta kawka. I tak wyglądają swatche z całej palety. No i wracamy do kilku tutaj cieni. Bardzo chciałam Wam pokazać tę zieleń nałożoną na bazę. Zobaczcie na bazie, jak będzie wyglądała. Mniej więcej coś takiego. O. Może ten turkus jeszcze nałożymy tutaj pod spodem. Zresztą ja nawet nakładałam je nie bezpośrednio na bazę, tylko ja, tak jak zawsze, nakładam najpierw cień bazowy, no i potem poszczególne kolory. Ale tak jak widzicie, o, ten fiolet też się tutaj ślicznie wybił. O, to właśnie może ten fiolet Wam jeszcze pokażę. Na bazie on też będzie inaczej wyglądał. Tu, gdzie ja mam jeszcze miejsce? Tutaj może. Zobaczcie. No i to jest coś takiego. Także tutaj bez niczego ten kolor wygląda no, w sumie inaczej. Bardziej jest taki liliowy, drobinkowy, taki delikatniejszy. Natomiast tu staje się bardziej taki metaliczny. Myślę, że to jest widoczne. Zresztą podobnie jest na przykład z niebieskim. Zobaczcie, tu jest ten turkus, a zobaczcie tu. Także te cienie potencjał mają. Pracuje się nimi bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ale tak jak wspominałam, to wszystko zobaczycie w makijażu. No i myślę, że jeśli chodzi o wstęp, to chyba tyle. Pozostałe swatche typu te rzeczy do makijażu twarzy i ust zobaczycie w kolejnej części filmu. A teraz już zapraszam Was na makijaż. I dzisiaj wyjątkowo najpierw zacznę od makijażu oczu, bo bardzo mnie korci ta paleta. Na powiekach mam już bazę. Baza z Essence I Love Stage. No i tradycyjnie na całą powiekę najpierw leci ten jasno-cielisty cień, czyli Cosmic Latte. Pędzel, którego używam, to jest Sephora 238. O. Nakładam ten cień równomiernie aż po dług brwiowy. I jako pierwszy na załamanie leci ten jasno-kawowy kolor, czyli Pale Chestnut. Tu używam Hakuro H74, czyli takiego puchacza. Jak zanurzam pędzelek w tym cieniu, to akurat ten, którego teraz używam, czyli Pale Chestnut, jest taki bardzo zbity. Troszkę się może sypie, ale to tak minimalnie. Natomiast
Pracuje się nim bardzo przyjemnie, zobaczcie, bardzo łatwo się rozciera. Kolor jest widoczny, no czyli pod tym względem ok. Jak będę dokładać kolejne kolory, to zobaczymy, czy się nie porobią jakieś łaty i czy one się ładnie, wiecie, ze sobą będą łączyć. Dobrze, na mniejszy obszar załamania lecimy z tym kolorem, to jest Turkish Rose. I tu troszeczkę mniejsza kulka, taka puchata. To jest pędzelek, słuchajcie, Marble Collection. To jest jeden z tych pędzli z Carrefouru, z tego zestawu takiego, który Wam pokazywałam w filmie. Może ja sobie od razu troszkę go na dolną powiekę nałożę. Teraz bardzo mnie korci ten liliowy, taki brokatowy cień, czyli Witchcraft. Nałożę go sobie palcem na centralną część górnej powieki. Zobaczcie. Lubimy taki błysk. No nie mogę. Przepiękny jest ten kolor. Sobie jeszcze tu podokładam troszkę. No i analogicznie na drugie oko oczywiście. Te błyszczące cienie są bardzo miękkie, ale o tym zdaje się Wam mówiłam. I bardzo są też takie klejące, mają fajną konsystencję, że jak się dotknie palcem, to się od razu nabierają. No i o, tak jak widzicie, bardzo ładnie się przyklejają do powieki. Tak sobie go tutaj palcem jeszcze troszkę rozetrę. A na wewnętrzne kąciki nałożę ten cień, ten błyszczący różowy, czyli Misty Rose. Ale tu już się posłużę malutkim pędzelkiem, mały płaski języczek, to jest Inglot 13P. No i Misty Rose nakładamy o dokładnie tutaj. Jak się to pięknie, zobaczcie, przykleja do powieki. No i tak jak widzicie, ładnie się łączą ze sobą te kolory. Pięknie się przyklejają, bardzo ładnie się przyklejają do powieki i łatwo je rozprowadzić i połączyć z innym cieniem. Są takie masełkowate, o. Potem jeszcze czymś wzmocnię zewnętrzny kącik, ale na razie górną powiekę zostawiam i chciałabym wrócić do dolnej. Wracam do tego pędzelka od cienia Turkish Rose i jeszcze go sobie troszkę dokładam na dolną powiekę. A na wewnętrzną część dolnej powieki nałożę, cóż by tu nałożyć? Może Trevi Fontaine, czyli ten przepiękny turkus. Tutaj znowu użyję małego języczka, tylko tym razem jest to 20 chyba P. Tak, Inglot 20 P. I tym maluchem popracujemy tutaj. Na wewnętrzny kącik nałożę khaki, czyli ten taki najjaśniejszy z palety. O! On wygląda tak szampańsko. Może w palecie ma to takie zielonkawe tony, ale jak się nałoży na skórę, tak jak widzieliście, to raczej nie bardzo. Nie wiem, czemu ten cień nazywa się khaki, no ale w każdym razie nakładam go na wewnętrzny kącik. Też używam małego pędzelka, to jest Detailer z Real Techniques. Oczywiście tu już sobie łączę z turkusem i z tym, co mam na górze, czyli jak on się tam nazywał, Misty Rose. O, rozcieram sobie tu dokładnie. No i tak się prezentuje khaki na wewnętrznym kąciku. Myślę, że bardzo ładnie. A teraz przechodzimy do zewnętrznego i tu użyję czerni, czyli koloru Myrtle. A pędzelek, którego używam, to jest Ibra 102. O, widzicie to? Troszkę dołożę tej czerni też na dolną linię rzęs. No i co Wy na to? Ja jestem cieniami zachwycona. Jeszcze może tej czerni tu muszę troszeczkę wyłożyć, bo tak się jakoś... O! Ale myślę, że nie będę nakładać eyelinera, bo ta czerń jest wystarczająco taka intensywna i myślę, że oko jest wyraziście podkreślone. Więc z eyelinera można zrezygnować. Po prostu mocniej wytuszuję rzęsy. No i co Wy na to? Wydaje mi się, że cienie piękne. Mam nadzieję, że też Wam się podobają. Ja szybciutko dokończę makijaż oczu poza kamerą i zaraz wracam, zajmiemy się twarzą i ustami. Dobrze, moi drodzy, oczy dokończone. Przechodzimy do różu. Róż prezentuje się tak. No to jest odcień 05 i z tego, co ja tutaj widzę, on jest taki morelowy, to jest taki morelowy róż, tak bym określiła ten kolor, i jest błyszczący. Do dzisiejszego makijażu... No nie wiem, może będzie pasował, zobaczymy. No zresztą mam tylko ten róż, więc ten muszę nałożyć. Zobaczcie, wygląda tak. O. Chociaż nie, on na skórze wpada bardziej w różowe tony, więc w sumie do dzisiejszego makijażu może nawet będzie pasował.
No dobra, nakładamy. I powiem Wam, że w pudełku bardziej wyglądał na taki błyszcząco-drobinkowy, ale po nałożeniu na rękę, zobaczcie, jest raczej satynowy w stronę takiego delikatnego połysku, ale takiego naprawdę delikatnego. Na razie tak, wiecie, delikatnie. Bardzo ładny. Widzicie to? Śliczny jest. To jest róż idący w tę stronę, co koralista, albo jeden z tych czterech róż Ecstasy z Vibo, albo O Blusher z Lovely, też jest w tym klimacie. Ja bardzo lubię takie połyskliwe róże, więc dla mnie ok, no ale to już wiecie, co kto lubi. Przyznam się, że troszeczkę się niepokoiłam, że wiecie, kolorystycznie to się zupełnie nie zgra z tym dzisiejszym moim makijażem oczu. No ale myślę, że jest ładnie. Dobrze, bo tak mi się spodobał, że tak wiecie, dokładam i zaraz będzie przedobrzone. Już. Róż jest śliczny. Skoro mamy róż, to czas na rozświetlacz. Rozświetlacz jest o, w takim pudełeczku, a to wierzchnie opakowanie, przypominam, wyglądało tak. Takie klasyczne Focalu. I mój odcień różu to jest H01 Monster. No i w zasadzie można by już dzisiaj było tego różu... rozświetlacza nie nakładać, bo generalnie cały makijaż już jest taki intensywny, błyszczący i tak dalej. No ale skoro nakładamy wszystkie kosmetyki, to wszystkie. I za rozświetlacz również się bierzemy. O, i nawet rozświetlacz dzisiaj kolorystycznie pasuje, bo on ma takie, widzicie, takie różowe tony. Ma jeszcze może troszkę dołożę, to będzie Wam to łatwiej dostrzec. Widzicie to? Tutaj z boku bardziej to widać. Skoro to ma być makijaż karnawałowy, to wiecie, nie ma sobie co rozświetlacza żałować, a co tam? Zresztą ja na co dzień też sobie rozświetlacza nie żałuję, to tym bardziej w makijażu karnawałowym. To jest sprawa oczywista. No i co Wy na to? Rozświetlacz też jest śliczny. Coś mi tu wylazło. O! No to tak nam się prezentuje makijaż twarzy. Bardzo mi się te kosmetyki podobają. No, wiadomo, nie dla każdego może, no bo akurat te, które ja sobie wybrałam, mają takie błyszczące wykończenia, no ale wiadomo, że zrobiłam to celowo, bo ja po prostu tego typu rzeczy lubię i generalnie lubię takie glow w makijażu. Jakoś tam rozświetlenia i wszelkiego połysku się nie boję. No po prostu, tak mam. Zostały nam jeszcze usta i tutaj, słuchajcie, tak jak widzieliście, mam dwie pomadki. Pierwsza z takiej serii czarnej, tradycyjnej Focalure. Ta seria nazywa się Ultra Cheek Lips. I to jest odcień 24 Jazzberry. I Jazzberry wygląda tak. O, tutaj mamy taki odcień. Jest logo firmy. No i tutaj niby jest napisane matte. Widzicie to? Matte lips. Zaraz zobaczymy, jak to będzie na swatchu wyglądało. Jeszcze powącham. Całkiem przyjemnie pachnie. Tak słodkawo. No i Jazzberry wygląda w ten sposób. O, powiedziałabym, że ma to takie lekko metaliczne wykończenie. No i w sumie dzisiaj mogłoby być, bo do tych fioletów jak najbardziej. Ale zobaczymy jeszcze tą drugą. Ta druga troszkę bardziej mnie korci, bo jest jaśniejsza, czyli z tej serii. Ta seria z kolei nazywa się Heavy Metallic Liquid Lipstick. Ja mam tutaj odcień 03 Rabelite. A sama pomadka wygląda tak. O. Jest zdecydowanie delikatniejsza niż ten kolor, chociaż, no dobra, nakładamy. Oczywiście też ją powącham. Też tak słodkawo pachnie, tak ciasteczkowo. Bardzo przyjemnie, tak apetycznie powiedziałabym, o. No i ten kolor wygląda z kolei tak. Jaki to jest błysk, nie wiem, czy Wy to widzicie. Ja tu jeszcze dołożę trochę. To jest taka perełka, więc dzisiaj do tego makijażu to już bardziej jakoś ta mi podchodzi, ale generalnie oba kolory mi się podobają. No wiecie, trzeba po prostu je odpowiednio dobrać do makijażu i tyle. Ale dzisiaj nałożę ten kolor, czyli Jazzberry, tak? Tak. I zobaczcie, że ten kolor stał się taki delikatnie matowy. Powiedziałam, że to jest taki matowy połysk. O, coś takiego. Dziwnie to brzmi, ale wiecie, o co chodzi. No dobra, no i nakładam na usta. Bardzo ładny kolor, taki elegancki. O,
i Jazzberry na ustach prezentuje się tak. No i moi drodzy, makijaż karnawałowy kosmetykami Focalur mamy ukończony. Prezentuje się tak. Taki dosyć intensywny, kolorowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście napiszcie w komentarzach, jak uważacie, który z kosmetyków szczególnie Wam się spodobał, bo mnie generalnie podobają się wszystkie, ale jako, że jestem paletomaniakiem, no to wiadomo, że najbardziej za serce chwyciły mnie cienie, ale to jest sprawa oczywista. Natomiast generalnie i wykończenia mi się bardzo podobają mi się kolory. No tak porządnie te kosmetyki są zrobione, więc generalnie chyba fajna rzecz. Tak na marginesie, ja mam jeszcze zanadrzu, tak w kolejeczce, czekają sobie inne kosmetyki, które już ja sama kupiłam sobie na AliExpress. Jest tam kilka fajnych palet cieni. Dajcie znać, czy chcecie jakieś makijaże tymi paletami, tymi kosmetykami w ogóle, bo mam też paletkę rozświetlaczy takich bardzo ładnych, intensywnych. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle takie makijaże kosmetykami z Ali. Napiszcie mi, czy robić, czy nie robić. No i na dzisiaj to wszystko. Przypominam Wam o zajrzeniu do opisu na dole, tam na pewno znajdzie się jakiś link albo jakiś kod, także jeśli będziecie chcieli coś sobie na stronie Focalur kupić, niekoniecznie z tych rzeczy w ogóle, to będziecie mieli jakąś zniżkę. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, mówię Wam pa pa i do następnego filmu. Na razie.